Przed meczem z łódzkim klubem sportowym Radomiak nie wygrał od 19 sierpnia, czyli od 5 ligowych kolejek. Do tego doszła jeszcze kompromitująca porażka w Fortuna Pucharze Polski z trzecioligową Garbarnią Kraków. Nastroje w radomskim klubie były ostatnio mało optymistyczne. Trener Konstantin Gylka odniósł się do wydarzeń z ostatnich dni. Przypomnijmy, że szkoleniowiec otwarcie na konferencji prasowej po przegranym meczu z Rakowem Częstochowa skrytykował zarząd Radomiaka. Byłem wezwany następnego dnia po Rakowie do klubu. Rozmawiałem z zawodnikami i chcę podkreślić, że nigdy nie powiedziałem, że chciałbym odejść z Radomiaka. Bardzo mnie cieszy, że każdy, zarówno fani, jak i w klubie, jak i my wszyscy, jak i ja, wszyscy skupiliśmy się na meczu i mnie to bardzo cieszy, że potrafiliśmy się złączyć w tej sytuacji, żeby iść w jednym kierunku. Możemy mieć inne zdania, ale wszyscy złączyliśmy się, żeby iść w jednym kierunku i mnie to bardzo cieszy. Zieloni na boisku w starciu z ŁKS-em byli zespołem zdecydowanie lepszym. Już w 20 minucie meczu przy ulicy Struga 63 objęli prowadzenie po trafieniu Pedro Henrique. Jeszcze przed przerwą podwyższyli na 2-0, a gola samobójczego zanotował Marcin Flis. Wynik w drugiej połowie ustalił Eddie Semedo. Radomiak wygrał z ŁKS-em 3-0 i przełamał złą serię meczów bez zwycięstwa. Dzięki tej wygranej Zieloni oddalili się też od strefy spadkowej PKO Ekstraklasy.